po co wraca Louis van Gaal? No Louis van Gaal wraca, żeby walczyć o tytuły. Na pewno znając van Gaala nie chciał świerci, ale Argentynę wolałby każdego innego przeciwnika, bo Argentyna no, pokazuje momentami fantastyczny futbol, a momentami przysypia. Ale to, jak Argentyńczycy przekonują, choćby Maxi Rodriguez, spotkany przeze mnie w centrum prasowym, fantastyczny człowiek, fantastyczny gość też. Mam dużą sympatię do niego, bo występował w Atletico Madryt. No, z powodzeniem reprezentacji Argentyny mówi, że on żadnej misji nie wykonał, bo on grał 3 razy na Mistrzostwa Świata. On złota nie ma. On nie ma nawet złota Copa America. To jest człowiek, który w 2003 roku zdobył Mistrzostwo Świata U20 ze wspaniałym zespołem, ale wspomniał mi od razu drużynę z 97 roku, która też wygrała Mistrzostwo Świata i powiedział, Zobacz sobie mecz z Brazylią. Ja spojrzałem na ten mecz z Brazylią. Wiesz, co tam strzelił bramkę? Lionel Scaloni. Cudowna drużyna Brazylii. Argentyna ich wypunktowała i zdobyła Mistrzostwo Świata. Scaloni był bliskim przyjacielem Riquelme, prawda? To są piękne historie mundialowe i każdy, co zna futbol, co się interesuje futbolem, to wie, że dla Argentyny mundial jest ponad wszystko i nic nie jest w stanie zastąpić dla takiego Messiego. 10 razy, jakby wygrał Ligę Mistrzów, to nie zastąpi Mistrzostwa Świata. Złota piłka nie ma żadnego znaczenia przy tym i on odda wszystko. No i żeby zdobyć puchar. I co Maxi Rodriguez mówi? Spokojnie, mamy Messiego. Messi się budzi, bestia się budzi, pokazuje 10-15 minut koncertu, bestia może zaliczyć mecz z hat-trickiem, jest w stanie z każdą drużyną to zagrać, a ma zresztą takich żołnierzy w środku pola, że naprawdę no jest kim straszyć, ale po drugiej stronie też stoi ekipa niesamowita. Ja jestem pod wrażeniem, jak grają wahadła Holandii. Nieprawdopodobne, co grają ci piłkarze Dumfries, Blind, obydwa inna charakterystyka, obydwaj potrafią strzelać, asystować, a po kogo asyście strzelił bramkę Dumfries w ostatnim meczu? Po asyście Blinda. Przerzut na drugą stronę. Klepią. No także zapowiada się pokaz wielkiego futbolu. Jest zbudowany Cody Gakpo.